Ej, witajcie w nowym filmie. To jest film przyrodniczy, gdzie gdziecie mogli zobaczyć gady. Znaczy tutaj czy jakiegoś wypatrzę. O, chyba widzę. Okej, no to podejdę tutaj na chwilę. Zobaczyć jakie to jest zwierzę. Okej, tutaj jak widzicie jest taka agata. Trochę podejść. Jest taka zielona, standardowa. I jak widać, ona lubi sobie tutaj odpoczywać. Za mną wrzeczka. Wszyscy się śmieją. I też jest kurki. O tym chyba widzę jakąś drugą. Ale ta jest najbardziej widoczna. O, coś tutaj minęło. Zobaczcie. Tutaj pewnie ma swoje legowisko. A tutaj, nie będę ją do tego, żeby nie uciekła. Moim zdaniem to jest jakaś agama. Nie wiem. Okej, no to może przejdziemy do następnego zwierzaka. Okej, no to 3, 4, następny zwierz. Hej, tutaj znowu widzicie taką jakąś jaszczurkę. O. To jest jakaś inna niż tamta agama. Chyba jeszcze jej nawet widzę, ja nie wiem. Zobaczcie, to jest jakaś taka nadrzewna. Jak się dobrze przyjrzycie, to widać takie małe czerwone plamki. Tutaj są gołębie standardowo. I zobaczcie, tutaj ma takie łapki jak gekon, więc to może być nawet gekon. Więc zobaczcie. Nie dotknę jej. Ale zapraszam do następnego zwierzaka. Okej, zobaczcie. Tutaj była agama, tam. Tutaj była ta druga, ale pewnie zostawiamy tam policjola. To chyba nawet ją widzę. Ale tutaj poszukam jeszcze jakiegoś. O, tak. Bardzo ładna skorupka żółwia. Tak. Dobrze widać jego i koło niego pióra. Więc zobaczcie. Tutaj jest taka mrówka i nie wiem czy zobaczycie, ale tam na dole jest taka mała jakby, ups, na żółw się poruszył, tam jest taka mała jakby rybka chyba, ja widzę tam, widzicie? Nie zobaczycie, bo jest jakiś ciemny. Okej. O, tutaj widzicie, taka woda się mega rusza. To są nartniki. Takie pająki, które mogą być po wodzie i tak. No to co? Chcecie, żeby następnego zwierza? Tak. Jak się dobrze przyjrzeć, ja tutaj trochę podejdę. Jest tutaj jakaś agama. O, nie widać jej głowy, ale jak stamtąd się przyjrzeć, to nawet fajna. Za nami gołębie. A jak widzicie, ona jest dużo większa od tych poprzednich. Widzicie, jest większa od mojej ręki. Jest tak jak dwie moje ręce. Więc co, przechodzimy? Okej, zobaczcie. Tutaj widzę żółwia, chyba na głównym nawet planie. A tutaj koło mnie jakaś jaszczurka. To jest chyba jakiś waran. Długość moja ręka. Gołąb. No, takie śmieszne. A jak mówię o gołębie, to jest nawet pióro gołębie. I zobaczcie ten waran. Jakieś. O!
to się poruszył. Właśnie. O! Zobaczcie, jak się dobrze przyjrzeć, ma takie plamy. A ten żółw też ma jakieś takie małe plamy, tylko czarne. Więc może, żeby było lepiej, przejdźmy do kaczek. To jest taki mały żart. Hej, zobaczcie, tam chyba coś nie widać, odbiegnę. O, ups, to jest chyba wioł. Będę, nie, nie koło tym. O, tak, tam jest jakiś wąż. A gamy już nie ma. Pewnie ten wąż ma coś do czynienia z tą Agamą. Takiego węża jeszcze nie widziałem. Ciekawie. Jest normalnie taki przeźroczysto. Znaczy nie przeźroczysto, tylko cielisto czerwono-czarny. A głowę ma standardowo czarną. Język ma normalny, więc jak mówię o języku, to ten język stop, bo następny filmik. Hej, znowu mówiłem, że następny filmik, ale tutaj, o, nie wiem, czy znacie takie kaczki, łyski. A tutaj, oprócz łysek, które mają, jak się przyjrzycie, dziwne bardzo łapy, jest też żółw. Taki wodny. Więc zobaczcie. Może go dotknę. On chyba... Ups, szybki jest. Okej, no to poczekajcie. Może go wezmę. Okej. I zobaczcie. On jest niegroźny. Ale... jest niegroźny, ale... Może być trochę agresywny. A jak mowa o agresywności, to tam są łabędzie. Może nie widać. O, tak. Więc to już trzecie z tym jednym. O, zobaczcie, mała łyska. Okej, no to może skończymy. No. Hej, jak widzicie, ze mną jest stado kaczek. Tak, stado. No, 32. Teraz to może trochę mniej, bo 30. A tam, jak się przyjrzę, imperysko jest tu. Jak widzicie, to ups, tutaj jest taki mały kamelon. Pewnie wy nie będziecie mogli widzieć przez ten teleskop. Ale tam jest taki jakby mały kamelon. On jest niewiele większy od mojej ręki. I mało o nim mówiłem. No bo w ogóle się mało znam na kameleonach. Ale powiem, że pa. Następny zwierzę. No, no to jak widzicie, gołębie, kaczki, łabędzie. One dwa będzie tutaj przypłynęły. A mały żółwik. Mała szczurka. To jest jakaś taka grubaśna. Jakby, a ten żółwik to normalny żółw. Takiego się rysuje. Tylko się chyba pomarańczowego rysuje. Nie pamiętam już. O, zobaczcie, jakie ładne kaczki. No. I łabędzie. O, jakby to mam chyba. Więc co? Jak już skończyliśmy wszystkie zwierzęta, to może się pożegnajmy. Bardzo ten odcinek.